Spotykamy się dzisiaj na kolejnej cyklicznej debacie dla młodzieży, której inicjatorem jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie. To już 6. takie spotkanie. Do tej pory spotykaliśmy się zwykle 2 razy do roku, wiosną i jesienią. I rozmawialiśmy, debatowaliśmy na bardzo ważne tematy. Na przykład mówiliśmy o wolności, o patriotyzmie, o samorządzie, o niepodległości, o demokracji, o wielokulturowości, o konstytucji wreszcie, a dzisiaj w przededniu Narodowego Święta Niepodległości będziemy rozmawiać na temat, czego nas uczy historia. I jak zwykle formuła jest taka, że najpierw odbywają się warsztaty, które przygotowują do debaty, a potem debata właściwa. A ponieważ debaty odbywają się pod patronatem starosty legionowskiego i prezydenta miasta Legionowo, oni również będą brali udział w tych debatach, z czego się bardzo cieszymy. Będzie również przedstawiciel Muzeum Historycznego w Legionowie, no bo to jest ten temat i to jest bardzo ważne. Cóż mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że po raz kolejny bierze udział w tym przedsięwzięciu kilka szkół z terenu z Legionowa i z powiatu legionowskiego. Dzisiaj to jest reprezentacja z 7 szkół gimnazjalnych i licealnych. I myślę, że uczniowie się uczą od siebie nawzajem bardzo dużo, ale my też, tak zwani dorośli, bardzo dużo się uczymy. Debatę prowadzi jak zwykle Beata Narel, od niedawna wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, wieloletni nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, osoba doświadczona, która w taki sposób również zabawowy przeprowadza nas przez te trudne tematy. Ja myślę, że te warsztaty i ta debata da im dużo do myślenia i to jest najważniejsze, bo nie chodzi o to, żebyśmy my jako organizatorzy, czy jako dorośli, czy jako nauczyciele, albo jacyś przewodnicy młodzieży dawali im gotowe odpowiedzi, ale o to chodzi, żeby oni do tych odpowiedzi sami dochodzili, żeby sami sobie zadawali pytania, żeby wyszli z takim pytaniem w sercu. Może będą jakieś kontynuacje na lekcjach historii czy WOS-u, ale myślę sobie, że te różne ćwiczenia, które tutaj są wykonywane, one otwierają pewne okienka w głowie, takie momenty do zastanowienia się. To mi się wydaje jest największym, jakby najważniejszym przesłaniem takiej debaty.